1997 roku powstało Stowarzyszenie na rzecz powołania Muzeum Nowej Huty. Zaczęto wtedy gromadzić pamiątki, archiwalia, fotografie. Zostały one później zaprezentowane na wystawie w walcowni Zgniatacz. Ze względu na to, że wystawa na Zgniataczu nie miała profesjonalnego przygotowania, a także wstęp na teren kombinatu dla zwiedzających był utrudniony, zaczęto poszukiwać budynku w centrum Nowej Huty. Wybór padł na budynek po dawnym kinie Świt. Ze względu na skomplikowane sprawy własnościowe budynku po kinie Świt nie udało się pozyskać. Zaczęto szukać innej lokalizacji. Wybrano pomieszczenia po dawnej składnicy harcerskiej przy Alei Róż na osiedlu Słonecznym 16. Jeżeli popatrzymy na samą hutę, to przekonamy się, że to nie tylko miasto czy antysocjalistyczne, czy socjalistyczne, ale to część Krakowa, która ma swoją przebogatą historię, której nie docenialiśmy. Stąd koncepcja tak zwanego muzeum rozproszonego, to znaczy pewnego rodzaju trasy turystycznej o charakterze historyczno-muzealnym. Tu będzie punkt zborny, tu będzie początek, ale właśnie cała huta będzie obiektem zwiedzania. Witam Państwa bardzo serdecznie w nowochódzkim oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Miejsce to potocznie nazywamy Nowochódzkim Słoneczkiem. Tutaj widzimy Panią Bożonkę, która na co dzień sprzedaje Wam bilety, doradza wydawnictwa i odpowiada na wszelkie pytania dotyczące oferty kulturalnej. A to Pani Katarzyna, encyklopedia wiedzy o Nowej Hucie, która często wysłuchuje Waszych opowieści. To sala wystaw czasowych, serce naszej działalności. Tutaj przez lata opowiadaliśmy historię Nowej Huty, przybliżaliśmy jej skomplikowane, lecz barwne dzieje i dla Państwa robiliśmy ciekawe wystawy. A teraz pokażę Państwu coś bardzo ciekawego. Nasze kuluary. Tu mamy kustosza Maćka, twarz huty, którego chyba większości przedstawiać nie trzeba. A obok, w pocie czoła, pracuje w programie MUSNET Piotr, znany również nowochucianom, specjalista od sportu i od kultury Nowej Huty. Nowochódzkie Słoneczko działa nieprzerwanie od kwietnia 2005 roku. W tym oddziale muzeum prezentowane są wystawy zogniskowane na dziedzictwie, pamięci i historii Nowej Huty. Pokazujemy architekturę Nowej Huty, jej oryginalność i unikalność, życie codzienne, kulturę czasu wolnego, a także ważne wydarzenia o charakterze historycznym.
istotnym z cyklów podejmowanych właśnie w Nowohutkim Słoneczku były wystawy poświęcone zapomnianemu dziedzictwu Nowej Huty, czyli wioskom, na których terenach zbudowano Nową Hutę. Podstawową formą naszej działalności jest edukacja. W oddziale prowadzimy zajęcia dla dzieci, młodzieży, a także dla osób dorosłych. Nowa Huta jest dość niska, dlatego że tutaj do roku 1963 było czynne lotnisko i nad Nową Hutą po prostu przelatywały lądujące samoloty. Na tej ścianie chcieliśmy przybliżyć postacie architektów budujących Nową Hutę. Muzeum Dzieje Nowej Huty to także miejsce bardzo szerokiej partycypacji oraz działania ze środowiskiem lokalnym. Takim bardzo ważnym programem, w którym bierzemy udział, jest program Słoneczna Integracja, organizowany rok rocznie przez nauczycieli nowochódzkich szkół. Dzięki temu programowi dzieci i młodzież mogą uczestniczyć m.in. w zajęciach w naszym muzeum, co sprawia, że wzbogacają swoje kompetencje kulturalne, wiedzę z zakresu Nowej Huty, ale także uczą się bardzo wielu ciekawych nowych rzeczy. Szczególną formą naszej działalności była realizacja idei Muzeum Rozproszonego Nowej Huty. Obecnie najpełniejszym przejawem tego pomysłu jest realizacja imprezy Zajrzyj do Huty, która odbywa się zawsze w trzeci weekend września. Teraz w czasie tegorocznego Zajrzyj do Huty pokazujemy to, co było tutaj przed 1949, przede wszystkim historię fortów austriackich na terenie Nowej Huty. Za kilka minut jedziemy na wycieczkę z panem doktorem Wielgusem na forty. Prawie wszystkie zwiedzamy w Nowej Hucie. Wydarzenie to spaja lokalnych działaczy, instytucje kultury z Nowej Huty, jej pasjonatów, historyków, a także wszystkie te osoby, które chcą działać na rzecz wspólnego dobra. Właśnie w te dwa dni pokazujemy wszystkim zainteresowanym historię Nowej Huty, jej ciekawe zabytki, ale także organizujemy to, co każdy z tych lokalnych działaczy potrafi najlepiej, czyli na przykład jakieś warsztaty, biegi, spektakle, niekonwencjonalne oprowadzania, spotkania w miejscach i z ludźmi, których na co dzień możemy po prostu tutaj nie uświadczyć. Zamieniliśmy teren Nowej Huty w strefę 49+, tajemniczy teren, który jest zupełnie nieskolonializowany i nieucywilizowany. Na tym terenie zamieszkało kilka plemion. Zadaniem uczestników jest spotkanie się z tymi plemionami, porozmawianie, nawiązanie kontaktów, ale każdy z tych plemion na swój sposób jest nieufny i zadaniem uczestników jest wykonanie poleceń i zadań tych plemion. Co chcieliśmy osiągnąć? Przede wszystkim pokazanie Nowej Huty w sposób troszkę mniej szablonowy i standardowy. To jest impreza, która cały czas nas rozwija, my cały czas chcemy to robić. Tutaj w Nowej Hucie dołączają nowi, zostają starzy. Mamy takich, którzy są z nami 10 lat, mamy takich, którzy rok, którzy 5, którzy 6. Stąd po prostu to jest też piękne, że ten bukiet, jakim jest dziedzictwo Nowej Huty, coraz bardziej robi się bujny. W Nowej Hucie, w budynku dawnego kina Światowid, mieści się Muzeum PRL-u, które funkcjonuje tu od 2013 roku. Przez te kilka lat naszej dotychczasowej działalności chcieliśmy opowiadać o PRL-u z różnych perspektyw, co miało też odzwierciedlenie w wystawach, które tutaj eksponowaliśmy. Jednym z typów wystaw są wystawy odnoszące się bardziej do podstaw ówczesnego systemu, wystawy bardziej polityczne. Komunizm był utopią u władzy? Tak, tak. Dlatego właśnie nie tak łatwo mówić o nim, ponieważ realizacja owej utopii trwała, kosztowała i poniekąd nadal trwa i kosztuje około 50 do 60 milionów istnień ludzkich. Thank you.
Najciekawszym skronowym osiedlem jest tak naprawdę osiedle kolorowe, bo najstarsze bloki tutaj wzdłuż Martena, czyli te ulicy sąsiadującej z Handlowym, mają skrony budowane jako te czysto przeciwlotnicze skrony. Te bloki, które są w środku osiedla, czyli na wysokości dzisiejszej Biedronki, to są bloki budowane w okolicach roku 60. i tam już budowano schrony jako odporne na niektóre skutki ataku jądrowego. Muzeum PRL-u prezentowało również wystawy dotyczące życia codziennego czy życia społecznego, takie jak Paczka z Ameryki czy PRL mieszka w nas, kultura czasu wolnego. Eksperyment wystawienniczo-edukacyjny Czas wolny wczoraj i dziś to kontynuacja ubiegłorocznej wystawy PRL mieszka w nas, kultura czasu wolnego. Była opowieścią o tym, w jaki sposób spędzaliśmy czas wolny w PRL-u. W przestrzeni wystawy PRL mieszka w nas, kultura czasu wolnego, zorganizowaliśmy warsztaty. Krzysztof Ridan kręcił film, Monika Drożyńska haftowała, a Marta Frey robiła memy. Oczywiście nie robili tego sami, tylko robili to z podopiecznymi Nowochódzkiego Centrum Kultury i Fundacji Ukryte Skrzydła. Gdyby Państwo mnie zapytali o ideę wystawy, to myślę, że po prostu dotyczy naszych marzeń. To marzenia o wolności, to marzenia o dobrobycie, to jeszcze inne marzenia, ale to też marzenia dotyczące solidarności, to też solidarność i pomoc. Cieszę się bardzo, że powstała taka wystawa. To jest jeszcze jeden dowód, że Polacy pamiętają o amerykańskiej pomocy w trudnych czasach w PRL-u. Ważną formą naszej działalności była współpraca z Stowarzyszeniem Sieci Solidarności, dzięki której zrealizowaliśmy kilka wystaw dotyczących dziejów Solidarności, szczególnie w Nowej Hucie. Proszę Państwa, ja reprezentuję Stowarzyszenie Sieci Solidarności. My postawiliśmy sobie za cel kultywowanie ideałów i wartości ruchu społecznego Solidarność, tradycji tego ruchu, przypominanie o ludziach tego ruchu, o wydarzeniach tego ruchu. I ta wystawa jest jednym z przykładów naszej działalności. W PRL-u realizowaliśmy również wystawy fotograficzne, prezentując pracę takich fotografików jak Henryk Hermanowicz, Robert Kosieracki oraz Schmidt. Działalność wystawiennicza nie jest jedyną, jaką Muzeum PRL-u prowadzimy. Poza tym mamy szeroką działalność edukacyjną. Prowadzimy zajęcia dla dzieci, oprowadzania, lekcje. Między innymi jedną z takich ciekawszych form są poranki w muzeum, podczas których najmłodsze dzieci mogą zapoznać się z różnymi aspektami ówczesnego okresu. Inną formą działalności były też spotkania podwieczorki w muzeum, na które zapraszaliśmy osoby starsze, które pamiętają dobrze okres PRL-u i w ramach których mogli oni różne aspekty tego okresu powspominać i poopowiadać, jak to pamiętają z własnej perspektywy. Ja uważam, że cokolwiek by w tej chwili nie powiedzieć o tamtych czasach, że to było żenujące z dzisiejszej perspektywy, to wtedy byliśmy bardziej szczęśliwi niż dzisiaj. Prywatnie to do mnie teść zawsze przychodził z kwiatkiem z samego rana. Męża brat też przychodził z kwiatkiem. To tak było. Pamiętali i
I potem mąż z kwiatkiem jeszcze. A mąż to może kilka kwiatków. Realizowanym u nas wystawom najczęściej towarzyszyły cykle edukacyjne, takie cykle popularyzacyjne, takie jak cykl Nie tylko PRL, czy cykl Mity PRL-u. Dodatkowo opowiadaliśmy i zajmowaliśmy się tutaj architekturą okresu powojennego w ramach cyklu architektonicznego. Idea osiedli to nie jest idea, która zrodziła się po 1945 roku, ale dla większości, myślę, z nas słowo osiedle kojarzy się z czym? No oczywiście kojarzy się z Nową Hutą, kojarzy się z Prokocimiem, kojarzy się z Kurdwanowem, kojarzy się z Bieżanowem. Generalnie po II wojnie światowej Europa zmaga się z problemem rekonstrukcji całych dużych miast, a równocześnie w naszym kraju i jeszcze w kilku innych dochodzi tego problem masowej migracji ludności ze wsi do miasta. Muzeum angażowało się również w cykliczne imprezy organizowane na terenie Nowej Huty, czy miasta, czy całego kraju, takie jak Zajrzyj do Huty, Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich, czy Noce Muzeów. Podziemna Nowa Huta to przedsięwzięcie, które od kilku lat realizuje Muzeum PRL-u. Pod tą nazwą kryje się opowieść dotycząca schronów znajdujących się na terenie dzielnicy, które najczęściej mieszczą się i pod budynkami mieszkalnymi na tych jednych z najstarszych osiedli, ale również budynkami użyteczności publicznej. I muzeum pracuje nad uruchomieniem trasy, która będzie prowadziła i prezentowała kilka z tych schronów, które mieszczą się na terenie Nowej Huty. Pierwszego marca 2019 roku nasze muzeum oraz oddział Dzieje Nowej Huty czeka duża zmiana i nowe otwarcie. Mianowicie 1 marca nasze dwie placówki łączą się i stają się Muzeum Nowej Huty, którego siedzibą główną będzie Kino Światowid i jednocześnie stajemy się oddziałem Muzeum Krakowa. Ta przestrzeń, w której się znajdujemy, która dla starszych mieszkańców Nowej Huty była znacząca jako Kino Światowid, a potem była zaniedbana, zdegradowana, zaczyna stawać się miejscem. To, co najmocniej koncentruje tutaj energię, to są dzieje Nowej Huty, Nowohucianie. Przygotowując wystawę stałą Muzeum Nowej Huty, przyjęliśmy kilka priorytetów. Pierwszym z nich jest pokazanie historii miasta, przede wszystkim poprzez relacje mieszkańców Nowej Huty w postaci relacji biograficznych, relacji audio, dzienników, listów. Drugim priorytetem było pokazanie historii Nowej Huty na tle historii całego PRL-u. Trzecim priorytetem było pokazanie życia codziennego w ówczesnym systemie, w jaki sposób nowohucianie radzili sobie z brakami w zaopatrzeniu, z represjami ówczesnego czasu. Instytucja kultury dzisiaj to nie jedynie instytucja w rozumieniu organizacja. Coraz bardziej odkrywamy to, że instytucja kultury dzisiaj to jest przede wszystkim koalicja ludzi, którzy znajdują wspólny podmiot, jakim jest wspólne dobro. Wspólnym dobro, jak sądzimy, dla Nowej Huty jest to muzeum. Mogę zapewnić, że nam konsekwencji nie zabraknie.